Ostatnio też powstał teledysk do 50 na 50. Mi się nasunęło od razu pytanie, czy trudno było do tego tańczenia namówić Kubę Badacha? Nie. Kuba jest... Bo tam ostatnie sekundy już tam pląsał, prawda? Ale Kuba jest wyjątkowym muzykiem. Nie spotykaliśmy się często do tej pory, natomiast to w ogóle szacunek, którym go darzę, jest absolutnie bezgraniczny. To była dla mnie wyjątkowa przyjemność, że zgodził się współpracować ze mną, przyjść na plan teledysku i myślę, że tu nogi same niosą. Zresztą myśmy byli przez Lubę, reżyserkę teledysku, troszeczkę tonowani, żeby ta stylizacja na lata 60., wczesne lata 60. była dokładnie taką, jak powinna wyglądać, czyli faktycznie, byśmy byli stonowani odrobinę, żebyśmy nie wykraczali zbyt mocno w emocje. No ale kiedy piosenka się kończy, faktycznie nogi poniosły nawet Kubę Badacha. Ale co, że w programie się znajdzie Kuba? Nie wiem, ale byłoby fantastycznie. Ja chciałem zrobić kroczek dalej w inną stronę choreografii. Czy pana produkcja kiedykolwiek namawiała, czy trwały takie negocjacje, żeby pana trochę tutaj poruszać? Bo zdarzały się już takie sytuacje, że byli jurorzy, którzy mówili nigdy, a potem przychodzi ten moment, że udało się namówić. Były takie negocjacje? Wielokrotnie przez te wszystkie lata. Ja nie jestem jakimś dobrym tancerzem, ale okej, ponieważ są zakusy na to, żeby program miał następną edycję dosyć wcześnie, to może się okazać, że kilka kroczków zrobimy wspólnie. No dobra, to w takim razie czekamy na to.